siemano wszystkim. Dzisiaj zrobię wam taki krótki filmik, w którym może nie pokażę, ale spróbuję wytłumaczyć, jak wymontować pompę powietrza wtórnego. Tutaj macie wszystkie części, które trzeba wymontować z auta. No ja niestety nie mam jak pokazać wam, jak to się demontuje, ponieważ już mam wymontowane. To są dwa elektrozawory, w których u mnie się akurat zbierała woda i przedostawała się do układu całego, co powodowało właśnie to, że mi przerywał, jak deszcz padał na gazie. Dobra, to jest ten cały wirnik taki, pompka, która tutaj wirnik chodzi, pcha to powietrze, to się właśnie najczęściej psuje. Elektrozawory też się psują, bo się nie otwierają. Jak się nie otwierają albo zostanie otwarty, no to do auta się dostaje cały czas syf, więc ja bym odradzał jeździć z uszkodzonym tym systemem. Naprawdę lepiej go wyrzucić i wierzcie mi, auto będzie dużo lepiej działać. Musicie się liczyć tylko z tym, że po wymontowaniu tej pompy niestety będzie wam się świecił check engine. Będzie wyskakiwał błąd, że jest niesprawny ten układ. Jedyna możliwość to jest, wydaje mi się, tylko w serwisie Subaru podpięcie się pod kompa i jakiś mądry człowiek musiałby to wam zablokować. Ja jeszcze sam tego nie zrobiłem, nie wiem jaki koszt tego jest i na razie nie wiem. No od kiedy mam to auto, jeździłem z czekiem, więc bez tempomatu i bez ogranicznika prędkości, bo nie wiem czy wiecie, że jak się w Subaru pali czek, to wam to nie będzie działać. No ale dobra, wracając do tematu. Ten wirnik, on jest zamontowany bodajże tak, w ten sposób. Tutaj w tym miejscu, do tego jest ten uchwyt, który jakoś tu to trzyma dokładnie. Czekajcie, o, w ten sposób jest. Uchwyt jest jakoś montowany w ten sposób chyba, tak. I to jest w tym wsadzone, no nie? Tu idzie wąż jeden. Bodajże ten, jak dobrze pamiętam. Już to jakiś czas temu wymontowałem, tylko ta pompa jest obrócona chyba bardziej tak. I tamtędy idzie ten wąż, więc to trzeba wymontować. Gdy wymontujecie to, zostanie wam taka osłona na ten pasek. W ten sposób. Taka osłona na ten pasek. Ja też ją usunąłem, no bo to tak trochę głupio wygląda, nie? Tu wolna przestrzeń i... No poza tym lepiej widać stan paska, w jakim się ma. Kolejne rzeczy to są dwa elektrozawory. Nie powiem wam, który gdzie był teraz, ale chyba to było w ten sposób. Tak, ten był tutaj. Te elektrozawory, ja później postaram się wam tutaj powcinać dokładnie, gdzie to było. W sensie te rurki, które będą od tego odchodziły. Ale to zaraz wam wszystko powiem. Ten elektrozawór był, czekajcie, nie, odwrotnie. Tak, ten był tutaj. On był zamontowany tutaj, w ten sposób. Więc odkręcamy tutaj dwie śruby. Później do tego elektrozaworu szła taka rurka. Nie wiem, czy akurat ta, albo ta druga. No w każdym razie jedna z tych rurek szła do tego elektrozaworu. I te rurki też usuwamy, nie? Elektrozawór szedł tak i ta rurka szła tam na dół. Postaram wam się, nie wiem, czy tutaj będzie widać. Tam jest taka zaślepka już w tej chwili. Nie wiem czy widać, postaram się jakoś... Ja zaraz zrobię wam takie przycinki i wrzucę, jak samą kamerą tam nagrywam. Więc będzie pokazane, gdzie to jest dokładnie. I tam się odkręca właśnie te rurki. I to są zaślepki, które trzeba kupić. Macie gdzieś tutaj wrzucony link albo zdjęcie, jak to wygląda, gdzie ja to kupiłem. Nie jest to żadna kryptoreklama. Moim zdaniem w tym sklepie dość drogo jest. Więc to wasz wybór, czy to sobie zamówicie z eBaya, czy uda wam się gdzieś na forum dostać, czy nawet na Allegro może czasami ktoś sprzedaje. No ja niestety w danym momencie nigdzie nie załatwiłem, musiałem kupić w tym sklepie. Gdzie jest ten drugi elektrozawór? Drugi elektrozawór, on jest montowany tutaj. To ja już go teraz nie wcisnę, bo żeby to wyciągnąć, to niestety tu trzeba wszystko porozbierać. Ściągnąć to, podostawać się tam na dół, więc to jest trochę odkręcania. No musicie brać pod uwagę, że no trochę jest roboty z tym, ale wierzcie mi, warto. Ten elektrozawór przychodzi tutaj. Nie wiem, czy mi się uda wam pokazać, gdzie tu jest jedna śrubka i tam kawałek dalej jest druga.
jego się tu odkręca i tak samo idzie rurka z niego, która wchodzi, to wam zaraz wrzucę teraz, gdzie jest, bo ja nie wiem, czy wy widzicie, tam na dole jest, też jest zaślepiony właśnie. Zaślepki jak kupujecie, macie od razu z podkładkami, więc kompletne jest, wystarczy tylko przykręcić i tyle. Kolejna ważna sprawa, o jakiej musicie pamiętać, to trzeba zaślepić tutaj. Nie wiem, jakie kto ma inne patenty na to, ja wziąłem, bo tu od tego odchodzi rurka, która wchodzi, kurde, już nie pamiętam, gdzie ona wchodzi, poczekajcie, ona wchodziła do tego, nie, do któregoś elektrozaworu. Jeśli to się nie nazywa elektrozawór, to mnie poprawcie, bo ja to tak strzelam, że to elektrozawór jest. A może to się jakoś inaczej, no nie wiem, jakiś przepływomierz albo coś, dobra. W każdym bądź razie stąd wychodziła rurka, która wchodziła... Kurde, wiecie, że ja nie pamiętam, gdzie ona wchodziła. Gdzieś ta rurka wchodziła. Już chyba nie zabrałem wszystkich części, albo były wyrzucone przy demontażu. Dobra, mniejsza z tym. W każdym razie stąd wychodzi rurka, nie? Z tego. I ją trzeba zaślepić. Mój patent na to jest kawałek gumy. Wkręciłem nakrętkę, ścisnąłem opaską, zaizolowałem. Działa, działa. Nie wiem, czy można to w jakiś... No może można to kleić jakoś tego, no ale to... Nie wiem, czy to jest sens. I tyle. I to jest tylko tyle roboty z tym. Wierzcie mi, to jest dobra... W godzinę się wyrobicie z tym. Jak ktoś ma trochę wprawy, to w godzinę się bez problemu z tym wyrobi i auto będzie działać lepiej. Widzę, że tu mi się coś przypaca. No tak. Tak to co? Jeździć, nie? Jeździć, ludzie. Dobra, postaram się ponagrywać teraz te wrzutki, które pokażą, jak tam się dostać do tego. I, no i to tyle, no naprawdę nie ma z tym wiele roboty, a na pewno usprawni wam działanie samochodu Subaraka. I to wydaje mi się, że w każdym Subaru to dużo lepiej działa. Jak coś jeszcze, jak zwykle mi się przypomni, to dogram i dorzucę do tego, a jak nie, to trzymajcie się i demontujcie swoje pompy. Cześć.